Siemanko. Jesteśmy tutaj z Łukaszem Esz, znanym Szurbo. Gdzie jesteśmy, Łukasz? Jesteśmy teraz w Lelystad. Lelystad to jest sztuczne miasto stworzone z osuszonego Morza Północnego, czyli części oceanu. Słuchajcie, to jest takie miejsce, w którym kiedyś była zatoka. Ty jak pamiętasz, jak się ta zatoka nazywała? To było Zuiderzee, czyli morze, takie tak. Morze Południowe. Tak, to była zatoka, która się nazywała Zuiderzee. Ale ze względu na to, że ona po prostu nie nadawała się już do żeglugi, bo była bardzo płytka, jedynie można było tutaj łowić jakieś ryby. Ja mam zupełnie inną teorię. Tak? Chodzi o to, że Holendrzy mieli mocną potrzebę ekspansji, no i rozejrzeli się i zauważyli, że tak, z jednej strony mają Niemców, więc nie dadzą z nimi rady, z drugiej strony mają Belgów, którzy mówią tym samym językiem, chociaż udają, że jest to inny język. Flamandzki dokładnie brzmi jak niderlandzki, różni się, nie wiem, 500 słów może różni te języki. No. I w związku z tym stwierdzili, że najbardziej bezpiecznym i najłatwiejszym przeciwnikiem będzie właśnie Morze Północne. I w związku z tym zaczęli się nawalać z Morzem Północnym, czyli stworzyli tak zwane poldery. A polder jest to część właśnie osuszonego morza. A ja ci powiem, że to słyszałem trochę inaczej. No. To już po prostu i tak to było nieprzepływne, że można było tutaj tylko łowić ryby. No. I że było po prostu tylko, te po prostu były cały czas zalewane. I to się właśnie coś takiego zdarzyło w 1954 roku, że prawie tutaj zginęło 2000 osób, a pamiętasz, że to chyba na 70 km weszło w morze, nie? Tak, tak. No może w ziemię. Na 70 km. Dlatego oni teraz mają kolejny wał. Tak, więc postanowili zbudować tutaj wały. 3 lata później już powstał pierwszy wał i tak dodatkowo Holandia zyskała 12% swojej powierzchni. No tak, to jest jedyny kraj na świecie, no, który rozwija, w odróżnieniu od Rosji, tak, która ma zupełnie jakby inną taktykę, ale jest to jedyny kraj na świecie, który bez użycia siły, bez podbijania innych krajów, zajmowania terenów innych krajów, powiększa swoją powierzchnię. Tak, ja nie wiem, jak to teraz jest, bo też wiem, że to miejsce, w którym jesteśmy, bo teraz tutaj tego nie widać, to wygląda jakby normalnie, tak? No mamy jakąś linię brzegową i tak dalej. Natomiast już tam za nami ten teren opada, faktycznie opada 5 metrów poniżej poziomu morza. Właściwie my już chyba jesteśmy nawet poniżej poziomu morza. No właśnie, ja nie wiem, czy oni... Ja to właśnie doczytałem, że jesteśmy, że to już te poldery są na minus 5. Aha, minus 5 tam metrów. Dalej są wały i dopiero tam czyli, to może... Czyli tak naprawdę, kierując się w tamtym kierunku na Morze Północne, trafiamy najpierw na jedną zaporę. Tak. A później jest to kolejna zapora, która się graniczy z tym Morzem Północnym. Tak, tak, tak. Dlatego tutaj jakby to miasto zostało, ono zostało stworzone w zasadzie, to mówimy o latach 60., tak? To no, w momencie, kiedy to wszystko powstało. Z tego tak jak zgrubnie pamiętam, to wiem, że raz, że sadzono tutaj rośliny, które były specjalnie opracowane, tak, żeby w ogóle mogły gdzieś tam wzrastać, a dwa, że ludzie w ogóle mieli jakieś, znaczy łapali jakiegoś doła, nie? Pewnie chlańsko było na maksa, nie? Zanim to wszystko jakby tutaj faktycznie uporządkowali, no bo wiesz, teraz to jest jakby... Słuchajcie, my idziemy normalnie, zabawę, jakbyśmy byli w mieście tutaj. Wyobraźcie sobie, że 60 lat tutaj było morze. Tak. Po prostu. I są wybudowane budynki, są drzewa, jest trawa, drogi, wszystko. Więcej, teraz Lelystad, czyli no. Lely to jest na część tak, pana Lely, który był inżynierem, tak, i politykiem, w ogóle jakby... No, ministrem gospodarki wodnej. Tak, no i on się zajmował tym. On właśnie... jakby propagował te tematy, to w ogóle jakby ta miejscowość jest teraz, czym jest? Ona jest stolicą tego regionu. Tego to jest regionu, tak? Nie? Chyba największy nawet tutaj dystrykt, czy jak to? Dystrykt w Holandii. No i zobaczcie, no generalnie jesteśmy przy samym tutaj, nie wiem, przy zatoce. Miejscowość wygląda jak takie międzyzdroje troszeczkę, tylko z mniejszymi budynkami. Tu po lewej stronie mamy replikę. To wiesz, zaraz będzie... Ale zaraz... Za chwilę będzie 100 lat, jak oni to zasypali, nie? Zaraz. Dokładnie, zaraz będzie 100 lat. Ty, to chodź, zobaczymy, może tutaj można wejść, zobaczyć. No jest wejście. Eingang. No. Sami coś. Zobaczy. Mamy. Chodź, uprowadzimy jakiś statek piracki. No. Może ukradnijmy ten jeden właśnie.
Zobaczymy, czy tutaj można wejść. Nie, oni tędy wchodzi, wiesz? Podój tutaj. Myślisz? Tak, pójdzie stąd. Ale oni robią zdjęcia normalnie. Ty czekaj, bo tu jest coś. A bo tutaj coś, jakiś ticket jest. To normalnie ty działa, nie to wiem. Działa, ale wiesz, no, ona robi zdjęcia, ale to ten fakt. Słuchajcie, niestety atrakcja jest zamknięta. Znaczy to generalnie to jest slipa, nie? Tak, no to słuchaj, to nie jest generalnie czas na, znaczy, takie, na takie wycieczki. Więc... takich rzeczy jakbym mógł skrytykować, to jest dużo zimniej niż na Cyprze. No zdecydowanie. Myślę, że w Palermo teraz też jest zdecydowanie cieplej, no, ale co zrobić? Spróbujemy się przejechać może na wał samochodem? Zobaczymy? Tak. No i do morza, nie? No i do morza, do morza. Ale wieje się. Zobacz, to tak naprawdę jest tak. Tu jest ta grobla. No. Ona tam idzie, ale tam robi taki zakręt i tymi samochodami... Patrz, zobacz, to jest tak daleko, że to jest poza horyzontem. No tak, tak. Czyli ta grobla, z tego co ja wiem, to się mieści w 30 kilometrów. Ale też jest szeroka, widzisz? 90-100 metrów. Czyli to jest taka pierwsza zapora, nie? No to jest ta tam, najbliżej, tam daleko, najbliżej tutaj tego terenu. Bo tam jest później daleko, daleko dalej, nie wiem, ze 100 kilometrów dalej jest ta kolejna. Czyli ta główna, jeszcze? Główna oddzielająca właśnie od Morza Północnego, bo to jest ta pierwsza. Można zbudować coś w morzu 100 kilometrów stąd. No. Jak można zbudować? Ja nie wiem, to jest... Wow, w ogóle, nie nasypać. Powiem ci, dla mnie, no, dla mnie mega przedsięwzięcie. Ja jestem cały czas zszokowany, jak sobie tak trochę poczytałem, jak oni w ogóle do tego wszystkiego tutaj doszli, jak oni to zrobili. Ja byłem przekonany do teraz, że największym osiągnięciem Holendrów jest legalizacja marihuany i bardzo to szanowałem, ale... Ten, jak to się... Ajax, coś tam. I to wszystko. A tu się okazało, że to oni, że oni to wszystko, no to... bardziej wyżej stoją. Ja sobie zrobię też inne rzeczy. No nic. Chcielibyśmy tam przejechać, ale się obawiam, że po prostu, bo to jest w jedną stronę 30 km, więc wam nie pokażemy tego. Nie ma czasu. Może są jakieś parkingi, może nie, o których my nie wiemy, więc nie będziemy już tam po prostu kombinować. Ja tylko na mapie wrzucę, po prostu pokażę, jak ta cała trasa tutaj wygląda. I tyle, jedziemy. Mamy jeszcze parę minut, to zrobię, czy może to dolejlić tam do środka. Jak one tam wygląda. Jedziemy. To jak jasne. Co, dojechaliśmy tutaj do tego miasta. Trzeba pamiętać, że Lelystad generalnie jest miastem nowym, bo ono prawa miejskie w ogóle uzyskało w 1967 roku, czyli to będzie raptem 40 lat, coś koło 40-50 lat, no. Więc na pewno nie można się tutaj spodziewać takich niesamowitych... starych ludzi na przykład. No tylko starych ludzi nawet. Nawet ty, no nawet starych ludzi tutaj nie spotkasz, nie? Więc po prostu się przejdziemy tutaj po tym mieście, pokażemy tutaj, jak wygląda to miasto. Jakie standardowe norweskie miasteczko, może nie jakie? Znam, holenderskie. Jak norweskie, holenderskie. No. Ale może też niestandardowe, bo dużo jest tych takich nadmorskich miasteczek z taką zabudową, powiedzmy sobie, renesansową. A tutaj właśnie no. Widać, że to jest... To jest nowoczesne. Tak. Ale ja myślę, że to też jest takie też nadmorska miejscowość, że tutaj dużo ludzi przyjeżdża. Po prostu na wakacje. Tylko no oczywiście to nie jest czas wakacji, bo co my mamy? Który dzisiaj mamy? 8 marca. Miejscowość, którą bym porównał do Lelystad w Polsce, to jest Kosztyn na Zaum. Też tu. Tylko od fabryki kawy. Łukasz jak zwykle trafnie w każdy po prostu punkt.
jego się nie da oszukać. On po prostu wchodzi i on od razu wie i wie, jak to nazwać. Dokładnie. Nie ma takiego odcinka, którego bym nie położył. Jest to takie czuć ten emocje. Wiesz co, mi się troszeczkę to kojarzy miasto generalnie z duńskimi takimi miasteczkami. Wiesz, jest dużo takich, no. Że nie ma takiej jakby starówki, ale jest właśnie, to niby jest takie centrum tutaj. Wiele się dzieje, są jakieś tam sklepy, są restauracje. No i to jest taki typowy przykład, więc... Jedyne ciekawe, znaczy to, co jest ciekawe w tym, to jest faktycznie to, że zdajesz sobie sprawę, że na przykład 70 lat temu faktycznie to było jeszcze może, nie? Sobie chodzi. To jest taka... Ty, ale wiesz co, ja nawet znalazłem, tu jeszcze ryba leżała. Także to wcale nie sądziłem. Tak myślę, że na wysokość... Opa. Tego balkonu była woda. To nie jest jakaś siłwuda? Tak, słuchaj, jeżeli jest przecena 5 euro, to jest coś dla ciebie. To jest siłwuda jakaś. Coś dla ciebie. Łączymy temat. To co, wchodzimy? Pewnie. No. Aż tego typu miejscowości, że po prostu, powiedzmy, poza sezonem letnim, bo jest to jednak miasto w Europie. Umiera. Chodzisz leniwie, tak. Możesz się nawdychać. Nie ma nic do roboty. Tak. Także pewnie się wypijemy sobie kawkę. Załatwimy sprawy i śmigamy do Belki. Dokładnie. Przejaramy. See you. Zobaczyliście. Przejaramy, rozwalimy parę witryn w kolei. Dokładnie. See you. Zobaczyliście, jak Lejlistad. Nic nadzwyczajnego. Lejlistad. Ale fajna jest sprawa naprawdę pojechać zobaczyć na te zapory. No, myślę, że fajnie, bo mi się wydaje, że jakieś w ogóle jechałem tą zaporą. Tylko, że oczywiście dziś jechałem na spotkanie i się w ogóle nie skupiałem. Tylko w pewnym momencie patrzę, że na nie jestem, no bo tam droga prowadzi. Tak, jest tak, normalnie droga prowadzi. Ja chciałem nawet wczoraj jechać tą drogą. Tylko, że było późno, mówię, to już nie było. Byśmy nadrobili minutę. Dokładnie tę minutę dłużej tam było. Ja jestem trochę przeziębiony i nie mam takiego przyjemności. Dobra, śmigamy do Belgii. Dokładnie.